Co sądzisz o współczesnym systemie nauczania? Jest beznadziejny. Cześć! Cześć Ciarosy, cześć wszystkim nowym, ja jestem Ciaro Usago i dzisiaj przygotowałem dla Was na dzisiaj, w zasadzie byłoby to oglądać dzisiaj, a nie wtedy, kiedy ja nagrywam, film z pytaniami i odpowiedziami, czyli Q&A. Starałem się wybrać trochę inne pytania niż te w klimacie, które były zazwyczaj, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że czymś mnie zaskoczycie, także zapraszam do oglądania. Mam tutaj całą listę tych pytań, więc sobie tutaj teraz patrzę i... Ile mam lat? Nie wierzę. Znajdźcie sobie, ile mam lat. Już o tym mówiłem w kilku filmach. Czy masz dziewczynę, żonę? Nie. Skąd wziął się twój pseudonim Ciaro Usago? Już dawno się nad tym zastanawiałam. Brzmi bardzo japońsko. Dobry trop, czy nie bardzo? Powiem ci, że... Dość dobry, chociaż ja w sumie bym na to nie wpadł, tak, gdybym u kogoś coś takiego widział. Ale fakt, jest trochę Japonii w tym, ponieważ ja już gdzieś o tym pisałem, o tym Ciaro Usago i mówiłem, ale może sprostuję to jeszcze raz, żeby było o co chodzi w ogóle. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, ale wiele lat temu była taka strona podobna do Facebooka i nazywała się ePulse. I na tym ePulse no tam się szalało, boże ile tam pieniędzy wydałem do tego Pulsa, ale nieważne, te Xtreme Pro, coś tam, nieważne. Boże, miałbym teraz naprawdę fajne buty, ale nieważne. No i ja kiedyś, znaczy teraz też ją uwielbiam i kocham, ale kiedyś tak po prostu przez rok ja miałem dolca na punkcie piosenkarki z Ciary, którą zobaczycie tutaj. Uwielbiam jej muzykę do dziś, ale kiedyś to po prostu dostawałem, wiecie, szału po prostu Ciara. Tak, bo ona jest Ciara. To jest jej też imię, jak coś. Bo jest takie imię, żeby nie było. No ale nieważne. Nieważne. Ciekawe, ile razy też powiedziałem z tym nieważne. No dobra, nieważne. No i ta Ciara była zawsze ze mną i w ogóle. I ja, miałem jakieś ksywy dziwne, które mi się totalnie nie podobały. Wiecie, to były takie podwórkowe, ale one mi się totalnie nie podobały i się z tym nie utożsamiałem. No i pewnego razu, jak już się zakładało tego ePulse'a, no to co tu zrobić? No i też byłem oczywiście wtedy też cały czas fanem obcego Aliena. No i zrobiłem coś tam. Ciar, o, ale takie ciar osobno i jakaś kreska czy podłoga, to się mówiło. O, coś tam, Alieno, coś jakoś tak dziwnie w ogóle, XD, jakieś takie dziwne z dupy w ogóle. Nie wiem, co miałem wtedy w głowie. No i tak jakoś to ciaro się połączyło potem, gdzieś coś tam ktoś napisał. Ciaro, mi się spodobało i tak zostało. Jeny, to już będzie z kilkanaście lat, jak nie więcej. Nie no, więcej może nie, ale z kilkanaście lat na pewno to ciaro. I tak powstało to ciaro. Znaczy, na początku tak jeszcze aż tego nie używałem, ale potem też się dowiedziałem, że chyba w egipskim, jeśli dobrze pamiętam, w egipskim to jakoś znaczy drogocenny, coś takiego, wiecie, coś takiego, że to jest takie fajne, takie to mówię, spodoba mi się to ciaro jeszcze bardziej. No i tak w zasadzie już potem się utarło, już moi przyjaciele nowo zapoznani, czy też stali, zaczęli na mnie mówić ciaro, nawet sporo osób w rodzinie i tak zostało. Mi się spodobało i tak jest do dziś. A Usago? Usago to było właśnie jak już tworzyłem Facebooka i różne inne social media. I nie chciałem, żeby to było samo ciaro, coś mi do tego ciaru brakowało, jakiś taki, żeby to było takie, wiecie, takie moje, wiecie o co chodzi. No i nie wiem, czy wiecie, ale ja od dziecka, nie no wiecie chyba, jeśli nie, to tutaj mam taki odcinek z rysunkami i tam na niektórych rysunkach widnieje czarodziejka z Księżyca. I ja od dziecka, znaczy jako dziecko, teraz też ją lubię oczywiście, ja uwielbiałem czarodziejkę z Księżyca, to była moja ulubiona bajka w dzieciństwie, ulubiona. Ja po prostu z domu nie wychodziłem, jak ona była, jakieś kartki, jakieś kolorowanki, rysunki, wszystko z czarodziejką z Księżyca, wszystko. I... Jeśli nie wiecie, to czarodziejka z Księżyca nazywała się Usagi. Oczywiście w Polsce mówiło się Bany, no bo jakby na nią też mówili, tak Sido na nią mówił króliczek i to znaczy Bany. Ale tak naprawdę w Polsce, jak ja widzę te tłumaczenia bajek czy filmów, tytułów, to nawet jest taka porażka. Bany to był jakby jej pseudonim w filmie, ale ona naprawdę się nazywała Usagi. No i jakoś tak sobie patrzyłem na to Usagi w ogóle. No i chciałem, żeby było ciaro i coś jeszcze, ale żeby to wszystko miało taki sens. No i stworzyłem ciaro i teraz było tak. Nie Usagi, tylko Usago.
bo też no taka fajna, ona zawsze mi się z taką siłą kojarzyła, ta czarodziejka z Księżyca, to nie dość, że taka siła, a do tego sobie zmieniłem na ono, bo żeby było bardziej męsko, a po drugie, to też w zasadzie po trzecie, to, że zrobiłem jakby pokemonowe pismo, czyli U duże, potem dwie literki małe i potem Go z dużej, bo USA Go, czyli tak jakby American Dream, rozumiecie, że ja jestem takim wojownikiem marzeń. No i tak powstało Ciaro Usago i tak zostało do dziś. To ja. Ludzie, obejrzyjcie jego poprzedni Q&A, bo na dużo z tych pytań już odpowiedział. Brawo dla ciebie. Freya Frey. Pozdrawiam serdecznie. Co myślisz o ofiarowaniu włosów na fundację lub sprzedaż włosów do skupu? Uważam, że jest to bardzo szlachetny gest i no co o tym sądzę? Jest to super akcja, no. Jeśli można komuś pomóc oddając swoje włosy czy sprzedając je, to dlaczego nie? Bardzo polecam, więc jeśli macie jakieś długie włosy, są zdrowe i chcecie się ich pozbyć, to są różne akcje, które te włosy od was przejmą albo odkupią i naprawdę możecie komuś fajnie pomóc. Co byś zrobił, gdyby po obudzeniu zobaczyłbyś... Dobra. Już się... Znaczy tak jest napisane, ale nie szkodzi, ogarnę. Zobaczyłbyś w lustrze, że masz na głowie fryzurę dzikiej damy z refleksami. Zrobiłbym to samo co ostatnio, czyli wziąłbym maszynkę i zgolił się prawie na łyso albo całkowicie na łyso, żeby nie został żaden ślad. Tam na dnie! Kim byś był, gdybyś nie był fryzjerem? Na pewno byłbym sobą, ale myślę, że dużo mocniej uderzyłbym w stricte fotograficzne rzeczy związane z podróżami mocno, tak. Bym się skupił tak jeszcze bardziej na podróżach, tak mocno. No. Co robić, żeby włosy szybciej rosły? Jakieś proste sposoby? Tutaj ci się wyświetli u góry link do filmu, w którym o tym mówię. Co robisz, że masz takie białe zęby? Pasta z aktywnym węglem czy zabiegi wybielające? Może kości masz takie białe? Zdradzisz sekret? Moi drodzy, o tych zębach, znaczy mi jest w ogóle bardzo miło, naprawdę, i dziękuję, i no... Tylko musicie coś wiedzieć. Ja wiem, że na filmie te zęby wydają się ultra białe, hiper białe i w ogóle. Ale w rzeczywistości one aż tak białe nie są. To znaczy ja mam... Czy ja nie wiem, teraz moi znajomi się pewnie śmieją, bo oni uważają, że ja mam białe zęby. Ja oczywiście uważam, że aż takich białych nie mam. Ale tak, mam na pewno je jaśniejsze niż większość ludzi. A co robię, że takie są, a nie inne, to też zrobiłem o tym film, który wyświetlił się tutaj u góry. Czy masz jakieś hobby oprócz tego, że jesteś fryzjerem? Oczywiście, że mam. Jeśli nie wiecie, to no, rysuję. Kocham podróże i to jest w zasadzie nawet nie hobby, ale to jest moja pasja. Ja kocham podróże. Im bardziej dziko i z plecakiem, i jakieś dżungle, góry, jaskinie, to dla mnie to jest coś cudownego. Ale luksusem też nie pogardzę. No i co tam jeszcze robię? No różne buduję rzeczy, dioramy. Uwielbiam jeździć na rowerze. Uwielbiam jeździć na hulajnodze elektrycznej ostatnio. Uwielbiam spać. Kocham oglądać seriale i oglądam tego bardzo, bardzo dużo. Nie wiem co jeszcze. Interesuję się psychologią. I to tak mocno, albo nawet jakimiś innymi różnymi parapsychicznymi i takimi tam innymi rzeczami. Dużo mam tych hobby. No. Czasami aż to jest trochę frustrujące, bo nie wiem za co się zabrać. Gdybyś mógł zamieszkać w dowolnym kraju na świecie, ale warunek byłby taki, że nigdy nie możesz z niego wyjechać, jaki byłby to kraj i dlaczego? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jeszcze w wielu miejscach na świecie nie byłem. Więc może ograniczę się do tego, w których miejscach byłem. W wielu miejscach już byłem, ale jeśli chodzi o cały świat, to i tak jest strasznie mało. No ale ograniczając się do tego, gdzie byłem, to gdybym miał wybrać z tych miejsc właśnie, w których byłem, to wybrałbym chyba Tajlandię. Tak. Ponieważ jest spora, jest tam dużo wysp i każda tak naprawdę jest trochę inna. Więc no, tak bym wybrał Tajlandię teraz. A dlaczego? No ponieważ właśnie jest duża, jest tam ciepło. Ludzie są tam mega przyjaźni. Jest tam mega pięknie, ja kocham naturę i ta natura jest tam praktycznie wszędzie, na wyciągnięcie ręki. Ta zieleń, woda, wszystko. I ja kocham tropiki, więc myślę, że tam bym się odnalazł. Poza tym, no jak wiecie, mam taką trochę Tarzan Soul, czyli taką duszę Tarzana. I to by był teraz po prostu najbardziej właściwy wybór. Czy masz swoje ulubione miasto, niekoniecznie polskie, które dobrze wspominasz?
Wiecie co? Ulubione miasto, niekoniecznie polskie. W Polsce kocham Warszawę i kocham Trójmiasto. Natomiast za granicą uwielbiam z tych miejsc, w których byłem, Funchal. Jest to stolica Madery, czyli takiej portugalskiej w zasadzie wyspy. Jest tam no przepięknie. Jeśli będziecie gdzieś się kiedyś wybierać, to polecam wam bardzo Maderę i Funchal, bo no... Czy nie wiem jak to opisać, ale Madera jest w ogóle świetną wyspą i samo miasto Funchal też jest super, więc po prostu polecam. Polecam. Byłem tam już kilka razy i na pewno jeszcze nie raz tam będę. Pogadałbyś z sobą z przeszłości? Oj tak, ojeny, oj tak. Ojeny, pogadałbym ze sobą i to bardzo. I gdybym spotkał tego takiego młodego ciaro, to powiedziałbym o wiele różnych rzeczy. Na przykład to, żeby uwolnił tą swoją siłę wewnętrzną jeszcze szybciej. Z drugiej strony, może gdybym uwolnił tą siłę swoją szybciej, nie byłbym teraz taki, jaki jestem. Nie wiem. Ale to byłoby ciekawe spotkanie i pewnie ciekawa rozmowa. O, i takie pytania mi się podobają, słuchajcie. Możesz przenieść się na jeden dzień do dowolnego dnia swojego życia. Jaka to data? Dzień. Data to nie wiem do końca, ale... Chciałbym przenieść się... Tak, mniej więcej 4 lata wstecz. I to był moment, jak wyjeżdżałem do Tajlandii. I bym parę rzeczy zmienił. Nie chodzi o sam wyjazd do Tajlandii, ale chodzi o pewne moje postanowienia tam na miejscu. To by się zmieniło na pewno. Budzisz się jako kobieta, co wtedy robisz? Jezu, dużo tych pytań, wiecie co? Zauważyłem, że tych budzisz się jako kobieta czy dziewczyna, to strasznie dużo pytań się pojawiło. No powiem wam, że gdybym się obudził jako kobieta, no nie wiem co bym zrobił. W zależności, czy po prostu bym był taki w krótkich włosach i w ogóle, czy nagle jako takie, wiecie, długa lasencja, czy jako jakaś, nie wiem, kobieta nieatrakcyjna zależy. No nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, powiem wam szczerze. Nigdy się nad tym za bardzo nie zastanawiałem. Malujesz się? Kilo pudru, 2 kilo cienia, to wszystko cię tak bardzo zmienia. Oczywiście, rzęsy zrobione, wszystko jest zrobione. Przecież ja mam nawet dorysowane, nie wiem... Ta koszulka też jest narysowana, wszystko jest namalowane. Namalowane! Moje zęby też są namalowane białym lakierem do paznokci. Tylko ważne. Czy chciałbym mieć dzieci? Na tym etapie mojego życia nie. Natomiast w przyszłości myślę, że tak. Tak. Szczególnie chciałbym mieć córkę i nawet już wiem, jakby się nazywała. Jakie ciasto i owoc lubisz najbardziej? Ciasto? Dobra, wiem. Znaczy ogólnie uwielbiam, takie, jeśli można to tak nazwać, ciasto 3 bit. Po prostu uwielbiam, szczególnie jak moja mama je zrobi. A moja mama za bardzo ciasto nie robi, ale jak już zrobi to... Ale ostatnio polubiłem, jest taki sernik w Starbucksie. Taki czysty, jadłem go pierwszy raz w Chinach. U nas jest bardzo w Polsce podobny. Taki czysty sernik, on jest taki dobry. Jezu, on jest taki dobry, że mogę go jeść, jeść i jeść i jeść i jeść i jeść i jeść. I po prostu nawet moja babcia nie robiła tak zajebistego sernika, a uwierzcie mi, robiła najlepszy jaki znałem, ale niestety ten Starbucks trochę na razie wygrywa. No. Czy polecasz skończenie zawodówki fryzjerskiej? I co sądzisz o technikum fryzjerskim? Słuchajcie, to jest bardzo indywidualna sprawa i jak wejdziecie sobie w moje filmy i tam macie playlisty, to są różne jakby, no... kategorie moich filmów i tam jest właśnie, jak ja doradzam młodym fryzjerom czy początkującym i nie chcę mi się już o tym mówić po prostu. Czy jajko na włosy to dobry pomysł? Jeśli jesteś psycho-włosomaniaczką, to spoko, możesz sobie zrobić. Znaczy powiem tak, tak szczerze, jeśli sobie zrobisz i zadziała i zobaczysz, że coś fajnego się dzieje, to nikt ci nie zabroni tego robić. Skoro coś jest dobre, to rób to. Masz jakieś kompleksy? Mnóstwo! Boże! Tutaj by się chyba wypowiedzieć mogli najlepiej moi bliscy, moi przyjaciele, którzy ze mną często się widzą, bo... O, Janki! Znaczy, ja wiem, że wydaje się wielu ludziom, że ja nie mam kompleksów żadnych i w ogóle, a tak naprawdę jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo. Ale pracuję nad tym. O, to jest fajne pytanie. Co sprawiło, że nagle stałeś się taki pewny siebie
i asertywny. Kiedyś sam o tym mówiłeś, że byłeś przeciwieństwem siebie teraz? Ano, że byłem przeciwieństwem siebie. Tak, słuchajcie, ja kiedyś byłem zupełnie inną osobą. Byłem taką szarą myszką schowaną i takim przepraszam, że żyję. Naprawdę, ja miałem na swojej gębie napisane przepraszam, że żyję. Ale różne doświadczenia i to, że ja starałem się bardzo i staram się cały czas rozwijać swój umysł i jakby świadomość swoją taką życiową i wewnętrzną, no zaczęło mi jakby, no właśnie, uświadamiać w tym, że nie chcę taki być, taki wiecie, nie chcę się bać życia. Chcę iść do przodu, chcę zdobywać wszystko, co chcę, chcę mieć wszystko, co chcę, chcę być wszędzie, gdzie chcę i uświadomiłem sobie, że nikt nie ma na moje życie wpływu. Powtarzam po raz kolejny, nikt nie urodził się po to, żeby nadać memu życiu sens, tylko ja mogę to zrobić. No i kiedy tak w mojej głowie zaczęła ta myśl rządzić, musiałem oczywiście ją pielęgnować, to nie było łatwe, to była długa droga, musiałem to w sobie wyrobić. No i jakoś tak mi się udało. Po prostu musiałem zrozumieć to, że to jest moje życie i ja do tego mam klucz. Zacząłem sobie te myśli w sobie właśnie takie, tak mocno pielęgnować, że w końcu udało mi się w to uwierzyć. I nawet nie tyle co uwierzyć, ale w końcu zaczęło mi się udawać tak żyć. Ja też zaznaczam, ja nie jestem jakiś zapatrzony w siebie, czy narcystyczny, czy coś takiego. Chociaż wiele ludzi myśli inaczej, ale wiecie, że mnie to nie obchodzi. Po prostu ja jestem świadomy siebie. I to jest moją największą bronią, że ja jestem siebie świadomy. Oczywiście w pewnych kwestiach życia jestem bardzo pewny siebie, w innych nie. Ale cały czas się rozwijam i uczę się być pewny siebie w większości rzeczy, a nie tylko w kilku. Czy masz jakąś ciekawą historię związaną z tym, że twój fan, fanka... Ja raczej nie uważam, że mam fanów, tylko bardziej widzów, obserwatorów. Bo fanów to mają, nie wiem, jakieś gwiazdy, a ja raczej gwiazdą nie jestem. Raczej. czy ciekawa historia i że no, fanka Wicka przyszła do mnie do salonu. Słuchajcie, ogólnie to chciałbym pozrobić wszystkie moje Wicki i teraz też klientki, które przychodzą do mnie i odwiedziły mnie w salonie. Serdecznie was pozdrawiam i niedługo z niektórymi się znowu zobaczę, bo są umówione. Przychodzą do mnie bardzo fajne osoby. I ja się tak cieszę, że założyłem ten kanał i że mówili mi różni ludzie, że to będzie bez sensu, strzał w kolano, że nikt nie przyjdzie, a właśnie przychodzi jeszcze więcej osób. Utworzyło się coś takiego jak selekcja naturalna i osoby, które do mnie przychodzą, są po prostu no świetne. To są fajni ludzie, mądrzy ludzie, świadomi ludzie i my się śmiejemy, my sobie gadamy jak kumple, jak koledzy. Tak naprawdę każda ta osoba i każda historia z tą osobą z osobna byłoby ciekawe, ale jest jedna, zwijmy to, wyjątkowa. I o tej historii mówiłem gdzieś chyba tu w odcinku. Jeśli znajdę, to wam się tutaj wyświetli, jeśli nie, to musicie poszukać. Była u mnie pewna też niby moja Wicka, nie wiem, ale to była historia ciekawa, ale negatywnie. negatywnie, no ale to zobaczę sobie w tym. To chyba był film, jak zacząłeś z YouTube'em. To było twoje marzenie, czy raczej wyszło tak na spontanie? Wiecie co, z tym YouTube'em to w ogóle było tak, że ja założyłem kanał na YouTubie w 2012 roku. Chyba to był ten rok, tak mi się wydaje. Ja tam wrzucałem swoje filmiki, jak śpiewam. Tak, bo śpiewam ogólnie. Tak, kiedyś wam zaśpiewam. Ja tam wrzucałem swoje filmiki, jak śpiewam, ale one były w tak tragicznej jakości, były beznadziejne, jakieś tam miałem w ogóle opisy, że... Nie, po prostu... To był taki wstyd. Jeśli ktoś z was był bardzo spostrzegawczy, to zdążył te filmiki zobaczyć, ponieważ tamten kanał też nazywał się Ciaro Usago. I nie mogłem znaleźć do niego hasła, słuchajcie, nie mogłem tego usunąć. I każdy, kto wchodził na mój kanał obecny Ciaro Usago, widział też tamten. I te nieszczęsne filmiki. Ja się tego tak wstydziłem. Masakra, no, oczywiście Ciaro Usago to Ciaro Usago. Nie mogę teraz sobie zmienić na Staro Ubordaro, nie wiem. No i słuchajcie, jakimś cudem. Ja chyba 2 lata szukałem hasła do tego kanału, naprawdę, jeszcze zanim miałem ten kanał. I nie mogłem tego cholerstwa usunąć, już tam pisałem jakieś listy do administracji, ale coś tam nie dało się, nie wiem. I w końcu jakimś cudem, ja nie wiem, szczerze, nie wiem jak ja to zrobiłem, coś tam wpisałem, gdzieś tam, coś tam i udało mi się to usunąć. Tylko jedna osoba mi powiedziała, że widziała to i w ogóle, i że fajnie, ale no to nie było fajne. To naprawdę nie było fajne, to nie było fajne i ja się naprawdę bardzo cieszę, że tego już tam nie ma. Ale jeśli chodzi o ten kanał, to słuchajcie, o tym kanale to jest tak trochę to był taki planowany spontan. 2 lata temu ponad, jak złamałem nogę i leżałem prawie rok w domu, nie wiedziałem, co zrobić tam ze swoim życiem. Zacząłem się nad nim bardzo mocno zastanawiać i stwierdziłem, że chcę jakieś nowe
rzeczy do tego życia jakby wrzucić. Coś nowego zacząć, coś co pozwoli mi na nowe perspektywy, horyzonty i w ogóle. I stwierdziłem, że... Aha, i zacząłem w ogóle oglądać dużo YouTube'a i zawsze oglądam YouTube'a, ale nie tak dużo jak wtedy. Oj, nie tak dużo jak wtedy. I tak się zastanowiłem, pomyślałem, że nie ma takiego kanału. Nie ma takiego stricte kanału, gdzie tak ktoś szczerze, bez takiego, wiecie, cukru, lukru, takiego pieprzenia, takiego naprawdę blędzenia, opowie o tym zawodzie, opowie o pracy z klientami, opowie o pracy z ludźmi. Dobra, może jest tam parę jakichś filmów, że klientka zjadła pomadkę, coś takiego. Ale ja chciałem powiedzieć o tym tak bardziej dogłębnie. Jakby moją, czyli może nie misją, ale miałem w sobie takie wewnętrzne poczucie, że fajnie uświadomić ludzi, jak nie powinni się zachowywać. Albo przynajmniej mogliby zmienić parę rzeczy w podejściu do człowieka, który wykonuje jakieś usługi. Nieważne jakie, usługi. Bo ludzie są naprawdę nienormalni. Nie szanują nikogo, a nawet siebie. I ja chciałbym uświadomić ludzi, może jestem naiwny, ale może przez te filmy jedna osoba zobaczy, druga się zastanowi, ej, faktycznie ja tak robię, to nie było fajne. I może takie osoby się zastanowią właśnie nad swoim zachowaniem i no może będzie trochę milej na tym świecie, jeszcze w tej Polandii, gdzie każdy chodzi z taką mordą, jakby miał kogoś zrobić. No nie wiem, może naprawdę jestem jakimś naiwnym romantykiem albo coś takiego, ale może jakiś to wpływ będzie miało na tych ludzi, bo niektórzy mówią, że jednostka nie może nic zrobić, ale pamiętajmy, i zawsze tak było, to jednostki zmieniają świat. Doczekam się filmiku o tatuażach? Doczekasz się. Przysięgam, że się doczekasz. Wiem, że termin trochę się zmienił, ale naprawdę o tych tatuażach film będzie. Masz jakiś ulubiony film lub serial? O jest. Wiesz co, musiałbym za dużą listę wpisać. Ale jeśli na przykład chcielibyście, żebym wpisał wam jakąś listę moich ulubionych seriali czy filmów, to dajcie znać, to gdzieś tam wam wpiszę. Z jakimś komentarzem czy coś. Gdzie jeszcze chciałbyś wyjechać w podróż? Jakie konkretne miejsca z konkretnym powodem? Gdzie chciałbym wyjechać w podróż? Wszędzie. Ja chcę być wszędzie. Ostatnio odkryłem taką wyspę, ona... Nie pamiętam nazwy, nie znajdę jej teraz i nawet mi się nie chce szukać. Jest bardzo dziwna ta nazwa. Ale żeby na tą wyspę się dostać, to trzeba najpierw polecieć do Nowej Zelandii, a z Nowej Zelandii na tą wyspę trzeba płynąć 10 dni. Nie ma tam innego dostępu. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale na tej wyspie będę. Co sądzisz o współczesnym systemie nauczania? Jest beznadziejny. Wiecie co, jeśli chodzi w ogóle o Polskę, ja nie chcę mówić, że wszyscy nauczyciele są źli i że szkoły są złe, ale moim zdaniem, bo też chodziłem do szkoły i to nie tak dawno, ale moim zdaniem najgorszym syfem w polskich szkołach jest to, że w polskiej szkole nie uczy się życia, tylko uczy się jakichś gównianych regułek z książek, które do twojego życia nic nie wnoszą. Nic. A nauczyciele, zamiast skupić się na uczniach, którzy mają problemy z nauką, ale powtarzam, problemy z nauką, że mają jakieś trudności, nie jakieś patologie, tylko problemy z nauką. I zamiast skupić się na tych uczniach, którzy właśnie czegoś nie rozumieją, to skupiają się tylko na tych, którzy coś rozumieją, no bo jest po prostu łatwiej, tak? Bo jest łatwiej. Tak naprawdę nauczyciel nie uczy tego dziecka, bo on wszystko kuma, tak jakby sobie z kolegą rozmawiał na matematyce czy coś takiego. Naprawdę. Moim zdaniem w polskim systemie nauczania powinno się zmienić bardzo dużo, bo ja swoją szkołę wspominam bardzo źle i nie chodzi tylko o moich rówieśników, że miałem jakieś z nimi problemy, ale także o nauczycieli. Ja może miałem 3 fajnych nauczycieli, których pamiętam i pamiętam, że oni mi dużo pomogli, naprawdę. I gdyby nie oni, to byłoby ciężko, ale oni brali pod uwagę, że ja jestem bardziej artystą, bardziej jestem humanistą niż na przykład matematykiem, bo dla mnie matematyka to jest totalnie czarna magia, a tego w ogóle nie rozumiem. A najgorsze jest to, że ja nawet nie chcę za bardzo i się do tego przyznaję i stresuję się. No ale nauczyciele też widzieli, że ja się starałem naprawdę to zrozumieć, jak już trzeba było jakiś sprawdzian czy coś. Ja się naprawdę starałem, ale mi to po prostu nie wchodziło do głowy. Więc tak, w polskim systemie nauczania powinno się zmienić dużo i sądzę o nim, że jest beznadziejny. Jaka jest twoja mocna i słaba strona charakteru? Wydajesz się być bardzo przyjacielski. Pozdrawiam i czekam na kolejne filmy. Również się pozdrawiam i dziękuję, że czekasz. Cieszę się, że czekasz. Jaka jest moja mocna strona charakteru? Mocna strona charakteru to jest to, że nie we wszystkim, ale w większości rzeczy jestem bardzo konsekwentny. Jestem bardzo taki jakby
wierny w przyjaźni, lojalny w relacjach, w różnych na przykład postanowieniach takich karierowych. Jestem bardzo konsekwentny i mocno idę i się upieram tak mocno, więc te takie pozytywne cechy upartości u mnie są bardzo dobre i że walczę o znajomości, nie rzucam tak wszystkiego, wiecie, do śmieci, no chyba, że jest coś jakaś patologia. Więc wytrwałość, po prostu wytrwałość i konsekwencja w pewnych rzeczach to jest moja mocna strona charakteru. Natomiast słabą stroną mojego charakteru jest to, że bardzo szybko się denerwuję i mam takie wahania nastroju, niestety. To jest moja słaba cecha charakteru, że teraz jestem, wiecie, taki, że mam energię do działania, że wszystko bym zmienił, tu róbmy to, róbmy to, a za 5 minut potrafię zgasić i... Nie wiem, czy wierzycie w jakieś znaki zodiaku i takie inne rzeczy. Ja nie tyle, że wierzę, ale wiem, że pewne jakby symptomy są na pewno prawdziwe. Moim znakiem zodiaku jest baran, ale nachodzą na tego barana trochę ryby. I ja naprawdę dużo rzeczy czytałem. I to nie, że jakiś efekt placebo czy coś takiego, ale naprawdę mam w sobie cechy ryb trochę i tego barana. Bo na przykład ryby są takie bardzo depresyjne czasami, takie a barany właśnie nie. Dlatego ja mam czasami takie wahania, że tak, wiecie, do przodu dam radę, wszystko zrobię, a czasami taki... Tak mnie to denerwuje. Nie wiem już, czy to z ryby, czy to barany, nie wiem, ale tej takiej swojej strony, tej cechy charakteru takiej... Nienawidzę tego. Nienawidzę tego po prostu. Jak ktoś takiego się włącza, to nie, ja wtedy włączam sobie jakieś seriale albo jakąś muzykę taką słucham, wiecie, takie Fighter Stronger, żeby się po prostu naładować energią, bo jak ja mam ten spadek, to jest dramat. Po prostu mnie mają wtedy dosyć i się nie dziwię, bo ja tą energię tak wtedy wysysam w tym tylko momencie. Bo jeśli na przykład obudzi się ta moja pozytywna strona, to wszyscy mogą ze mnie czerpać po prostu do życia. Czy masz jakieś motywacyjne przesłanie dla osób, które boją się być sobą? Pozdrawiam ciepło. Dzięki, też cię pozdrawiam. Słuchajcie, powtarzam wam po raz kolejny i będę to powtarzać po prostu do zżygania, że to wy macie klucz do swojego życia i to wy decydujecie, jak ono ma wyglądać, a nie wasi znajomi, przyjaciele czy ludzie dookoła. To jest twoje życie. Ty się, jakby o nie prosiłeś, ale je dostałeś i to jest twoje życie i robisz z nim co chcesz. Dopóki nie krzywdzisz innych, możesz żyć jak chcesz. Ja wiem, że czasami jest trudno nie przejmować się innymi, ale kiedy już zaczniesz tak żyć, że nie przejmujesz się innymi, jest o wiele łatwiej. Po prostu czujesz, jak skrzydła wyrastają i robisz co chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz. A im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej dla ciebie. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? W podróży. Czujesz, że w przyszłości będę cały czas w podróży. I chciałbym do tego właśnie dojść. Że moje życie będzie podróżą, ale nie taką tylko emocjonalną i zawodową, ale podróżą, taką naprawdę podróżą. Chciałbym zwiedzić jak najwięcej miejsc na tej planecie. Czy masz prawo jazdy? Nie, wozi mnie Stefan. Nie, no tak serio. Nie, czasami Stefan mnie wozi, zależy kto przyjedzie, ale korzystam od paru ładnych miesięcy z Bolta, wcześniej zwanego Taxifyem. I spełniło się takie jedno moje małe marzenie, że nie jeżdżę już komunikacją miejską. Więc mówiłem wam kiedyś, że chciałbym mieć kierowcę szofera Stefana, który po mnie przyjeżdża i zawozi mnie tam, gdzie trzeba. No i prawie to się już spełniło, jak na przykład z moimi znajomymi sobie rozmawiamy, czy nawet z moją mamą na przykład, to zawsze mówimy, no wezwij Stefana, nie? I wiadomo, o co chodzi, tak naprawdę chodzi o Bolta, czyli Taxifya, no i sobie jedziemy. Polecam wam serdecznie. Tak, moi drodzy, to wszystkie pytania. Cieszę się, że one były takie inne. Mam nadzieję, że były dla was ciekawe. No dla mnie były ciekawe, więc z chęcią na nie odpowiedziałem. I spotkamy się w następnym filmie. Trzymajcie się, życzę wam super wiosny, super lata, bawcie się dobrze, podróżujcie, spełniajcie się. A jeśli film wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. Obok subskrypcji kliknijcie dzwonek, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Cześć!